terenie gminy Chełmża w miejscowości Grzywna przy tutejszej szkole. Pierwsze wzmianki na temat tejże szkoły pochodzą jeszcze z XVII wieku. W tym filmie chcielibyśmy opowiedzieć Państwu o postaci, która na trwałe wpisała się w historię gminy Chełmża oraz w historię szkoły podstawowej w Grzywnie. Jest nią Jan Monarski, postać, którą właśnie teraz chcemy upamiętnić. Odkrywając życie Jana Monarskiego, dotarliśmy do jednej z pomorskich wsi o wdzięcznej nazwie Jarzębina. To właśnie tu, 13 lutego 1881 roku, urodził się bohater naszego filmu. Jan Monarski rozświetlił życie Jana Monarskiego seniora i Justyny Borowskiej. Znajdujemy się w Ryjewie, przy budynku starej szkoły. To właśnie tutaj uczył się Jan Monarski od 6 do 14 roku życia. W 1898 Jan Monarski podjął naukę w słynnym seminarium nauczycielskim w Grudziądzu. Był to jeden z najstarszych i najsłynniejszych zakładów kształcących przyszłych nauczycieli. Jednak na ostatnie lata XIX wieku przypadł czas germanizacji, czyli silnego zniemczania młodych uczniów. Wkrótce Jan zdobywa swoją pierwszą pracę w Biskupicach, nieopodal Torunia. Tamtejsza szkoła 3 lata szybciej zyskała murowany budynek z mieszkaniem dla nauczyciela. Zapewne Jan Monarski pozostałby tutaj nieco dłużej, gdyby nie fakt, iż trafił do pruskiego garnizonu 128 Pułku Piechoty w Gdańsku. To właśnie tam trafiali rekruci z Pomorza. Jan Monarski po zakończeniu służby w 128 Pułku Piechoty w Gdańsku objął stanowisko nauczyciela w szkole w Mikołajkach Pomorskich jesienią 1903 roku na okres 3 kolejnych lat. Po zdaniu kolejnych egzaminów w seminarium grudziąckim Jan Monarski otrzymał tak zwaną stabilizację, która umożliwiła mu pełnienie funkcji kierowniczych. I to właśnie tu, w Trzcinie, Jan Monarski objął stanowisko kierownika szkoły powszechnej pomiędzy rokiem 1906 a rokiem 1911. W Trzcinie Jan Monarski zawiera związek małżeński z Agnieszką Laskowską. Z początkiem kwietnia 1911 roku Jan Monarski trafił do Grzywny. Objął kierownictwo szkoły powszechnej w Grzywnie. 2 lata po rozpoczęciu I wojny światowej, w 1916 roku, Jan Monarski został skierowany do formacji zapasowej w Grudziądzu. Tam przebywał w forcie 3 miesiące. Następnie jeszcze w 1916 roku został skierowany na front. Nazywam się Wit Monarski, jestem wnukiem Jana Monarskiego, którego w swoim życiu nie miałem możliwości poznać. Dziadek Jan miał 5 dzieci. W kolejności byli to Ewald najstarszy, Agnieszka, Paweł i mój ojciec Jerzy i jego siostra bliźniaczka. Imienia nie znam. Z uwagi na to, że w czasie I wojny światowej doświadczyli głodu w Grzywnie, ponieważ dziadka zabrano na wojnę w roku 1916, babka z 5 dzieci została sama. Różnie to można ocenić, może sobie nie umiała radzić, bo mieszkając na wsi jakoś może by sobie uporządkowała temat wyżywienia rodziny, więc jedzono młode gapy, jedzono wróble, takie młode, jak były trochę wypasione przed wylotem. No ale mimo tych starań
Widocznie siostra ojca musiała być fizycznie słabsza od pozostałych i ona tego niedożywienia, nazwijmy, nie przetrwała i zmarła śmiercią głodową, tak ocenili to wówczas. Zakwaterowała w szkole podstawowej w Grzywnie, polowa kuchnia niemiecka, dzięki temu wszyscy odżyli, ponieważ się przy tej kuchni, przy armii niemieckiej się wyżywili. I ten problem, powiedzmy, upadku rodziny przestał istnieć. Bo to by się tam bardzo źle skończyło. Jan Monarski, jako mieszkaniec zaboru niemieckiego, został zaciągnięty do czynnej służby w Wojsku Pruskim. Początkowo walczył na froncie wschodnim. W 1917 roku został przerzucony na front zachodni, gdzie wziął udział w słynnej bitwie nad Marną. Dzięki użyciu czołgów Francuzi i Anglicy pokonali wówczas Niemców. Jan Monarski trafił do niewoli, z której został wypuszczony wiosną 1919 roku. Powraca wówczas do Grzywny. Na ostatniej lekcji mówiliśmy o wybitnym mieszkańcu Grzywny, o Janie Monarskim. Czy ktoś przypomni mi informację z ostatniej lekcji? Ja wiem. W styczniu w 1921 roku zorganizował uroczystość pierwszej rocznicy wkroczenia wojsk polskich do Grzywny. Ja wiem. Proszę, Lena. Spolszczył polską szkołę i urzędy. Proszę. Zorganizował zbiórkę pieniędzy, żeby wesprzeć plebiscyt na Górnym Śląsku. Powiem. Utworzył w szkole w Grzywnie 40. Pomorską Drużynę Harcerską imienia Bolesława Chrobrego. Proszę! Wojtek, znowu się spóźniłeś! Proszę, za karę będziesz klęczeć 2 minuty na drogę. Fundatorem sztandaru drużyny harcerskiej. Miłosz, proszę! Po śmierci Piłsudskiego zorganizował wiele uroczystości. Świetnie! Proszę, kolega z ławki! Wspierał straż pożarną. Olu, proszę! W 1926 roku z jego inicjatywy wykonano zbiorową fotografię na tle naszej szkoły. Działał on w Lidze Ochrony Powietrznej Państwa i PCK. Świetnie. Mateusz? Był wybrany na przewodniczącego Związku Strzeleckiego. Co jeszcze? Czy ktoś chciałby jeszcze coś dodać? O, proszę bardzo, Olu. 3 maja 1932 roku otrzymał od wojewody odznaczenie Srebrny Krzyż Zasługi. Proszę, Oliwia. Organizował słynne na całą okolicę obchody świąt trzeciomajowych. Dziękuję. Janek, Rafał, co to znaczy? Proszę rękę. Broicie cały czas. Janek, co zrobił Jan Monarski? Wstań. Dzięki jego staraniom szkoła w Grzywnie otrzymała imię Franciszka Żwinki. Bardzo dobrze. Proszę. W 1935 roku został pierwszym wójtem gminy Chełmża. Świetnie, dziękuję. Cisza! Janek i Luba, proszę do ośnej ławki!
1935 roku Jan Monarski został wójtem gminy Chełmża. Dowodem na to są dokumenty odnalezione w Archiwum Państwowym w Toruniu. To protokół przysięgi służbowej, którego kopię trzymam w ręku. Siedzibą władz gminy Chełmża w okresie międzywojennym, tak samo jak i obecnie, był budynek znajdujący się na terenie miasta Chełmży. Przy czym w okresie międzywojennym był to budynek znajdujący się na ulicy 21 stycznia, czyli na obecnej ulicy Toruńskiej. Jest to jeden z budynków za moimi plecami. W październiku 1939 roku mieszkańcy miasta i gminy Chełmża otrzymali od władz okupacyjnych wezwanie, by stawić się na chełmżyńskim dworcu. Takie zawiadomienie otrzymał również Jan Monarski. Posłuchajmy wspomnień księdza Gajdusa, świadka tamtych wydarzeń. W Chełmży na dworcu zebrało się 70 mężczyzn. Najmłodszy chłopiec, lat 16, 70-latków było kilku. Przeważali nauczyciele ze wsi i miasta Chełmża, poza tym byli kapłani, adwokaci, rolnicy, kolejarze, rzemieślnicy i kilku kupców. Po chwili oczekiwania zjawili się czarni, rozpoczęło się wywoływanie nazwisk. Z głuchym hałasem otwarły się drzwi towarowego wagonu dla bydląt. Siedzimy w wagonie bydlęcym po raz pierwszy w życiu. Ciemno. Głębokie milczenie zalega wagon. Po chwili słyszę obok mnie pierwszy więzienny szloch. To młody Tadeusz, student. W godzinach popołudniowych transport chełmżyńskich więźniów dotarł do dworca Toruń Miasto. Tu czekali już na nich gestapowcy. Prowadzą nas od dworca miejskiego ku placowi Świętej Katarzyny, koło kościoła garnizonowego. Ileż razy plac świętokatarzyński był świadkiem naszych manifestacji, defilad. Na placu tym defiladę odbierali Haller i Paderewski. Teraz my kroczymy. Wiemy, żeśmy niewinni, więc głowy trzymamy w górę, hardo i dumnie, spozierając na przechodniów. Na ulicy Szerokiej ruch jak zwykle o tej porze. Mijają nas liczne twarze, znajome i nieznajome. Patrzą z niemym i jakimś wymownym współczuciem. Słychać szepty, patrz, mecenas, ksiądz, pan X. Z ulicy Szerokiej przechodzimy na Stary Rynek. Stamtąd kierujemy się ku ulicy Chełmińskiej. Przed starostwem pochód zatrzymuje się na chwilę. Pod murami, twarzą do muru stoi rząd więźniów. Przyłączają ich do nas. Prowadzą dalej. Oddech staje się krótki, świszczący, a kroki coraz szybsze, gdyż popędza się nas coraz szybciej. Wreszcie kończy się szosa chełmińska. Skręcamy z niej w lewo w pas fortyfikacji otaczających Toruń. Cel drogi staje się wiadomy. Prowadzą nas do fortów. O godzinie 23 więźniowie stanęli u wrót Fortu VII. Tutaj, w świetle lamp, dostrzegli napis Fort Friedrich der Große. Spod świeżej farby wyłaniał się jeszcze stary napis Fort Tadeusza Kościuszki. Kolega Monarski znalazł się wraz ze mną w małej sali, gdzie przybywaliśmy wraz z 60 innymi więźniami tylko przez 14 dni. Nie pamiętam daty zamordowania. Pamiętam natomiast, że był to dzień ostatniego października lub na początku listopada. Do celi wtargnęło kilkunastu gestapowców z gotową listą skazańców. Wśród nich wywołano kolegę Monarskiego. Skoro tylko ci nieszczęśliwi skazańcy wyszli na korytarz, bito ich bez skrupułów. Okrzyki, przekleństwa, odgłosy ciosów i razów słychać było we wszystkich celach.
Po ustawieniu skazanych na korytarzu, kazano im zdjąć płaszcze i marynarki. Na dziedzińcu załadowano ich na samochody ciężarowe. Stąd, w towarzystwie plutonu egzekucyjnego, odjechali w nieznanym kierunku. Od tej chwili więcej kolegi Monarskiego nie widziałem. Jan Monarski ze współwięźniami z Fortu VII został rozstrzelany w Lasach Barbarki. Więźniów Fortu VII wywożono zwykle w godzinach rannych lub wieczornych samochodami krytymi ciężarowymi do Lasów Barbarki z pełną obstawą policyjną. Rozstrzeliwania były dokonywane przede wszystkim przez komando egzekucyjne składające się w większości z funkcjonariuszy SS z Torunia, Gdańska lub Bydgoszczy. Polaków rozstrzeliwano w grupach 10-15 osobowych, ustawiając ich wzdłuż wcześniej wykopanych przez współwięźniów dołów. W większości wypadków każdy członek komanda egzekucyjnego stawał w odległości od 5 do 10 metrów od ofiary i na rozkaz dowódcy komanda oddawał strzał w głowę lub pierś. Po salwie dowódca komanda dobijał ewentualnie żyjące jeszcze osoby. Po dokonaniu mordu doły zakopywano i przysypano igliwiem, maskując w ten sposób ślady zbrodni. Panie Wicie, spotykamy się przy symbolicznym grobie Jana Monarskiego w Toruniu. Tak, jest to miejsce, w którym zdecydowałem o upamiętnieniu istnienia dziadka Monarskiego w naszej rodzinie, ponieważ po ekshumacji zwłok w Barbarce zwłoki nie zostały rozpoznane, wobec tego został pochowany tu, niedaleko, na tym cmentarzu, prawdopodobnie z innymi nierozpoznanymi ofiarami rozstrzelania w Barbarce, więc zbieg okoliczności spowodował, że ojciec tu mój został również pochowany i odnawiając nagrobek umieściłem nazwisko Jana Monarskiego. Ja tak sobie myślę, panie Wicie, że pokolenie Jana Monarskiego było pokoleniem niezwykle tragicznym, dlatego że tym właśnie ludziom przyszło żyć w czasie I i II wojny światowej i w tym kontekście myślę, że warto podkreślić to, iż my teraz, mimo że mierzymy się z wieloma trudnościami swoimi osobistymi, to powinniśmy się po prostu cieszyć tym, że żyjemy w czasach wolności.